leżało na lekkim wzniesieniu. Do miasta prowadziły trzy bramy wychodzące na przedmieścia: Bojanowskie, Zamkowe i Długie. Każda brama miała dwa mosty zwodzone, jeden na zewnątrz, jeden wewnątrz. Bramy zamykano. Brama Bojanowska przy ulicy Konopnickiej i dawniej Schildauerstrasse zamykano o godzinie 23. Brama Zamkowa przy ulicy Podwale, dawniej Auserburgstrasse, o godzinie 24. I brama Długa przy ulicy Długiej, dawniej Langstrasse, zamykano o godzinie 22. Nakaz zamykania bram zostaje generalnie uchylony w 1832 roku. Do dziś zachowała się brama Bojanowska. Wieża bramna Bojanowska połączona była z domem mieszkalnym i kaplicą świętej Anny, która mieści się wewnątrz tej bastei. Była ona wielokrotnie przebudowywana. W 1514 roku, po wcześniejszym zawaleniu się tej kaplicy, odbudowano ją jako kaplicę obronną i włączono w system fortyfikacji. Spłonęła z całym miastem w 1634 roku. W 1716 roku szczyt dachu kaplicy pokryto dachówką, na którym to zbudowano wieżyczkę z zawieszonym dzwonem dusz. Dzwon ten dzwonił, oznajmiając miastu o ostatnich chwilach konającego. Baszta bramna przy bramie Bojanowskiej. Wieżyczka wraz z dzwonem dusz. Budowę nowożytnej bramy miejskiej Bojanowskiej rozpoczęto w 1756 roku. Ukończona została w 1763, a rozebrana w 1867 roku po osobistej inspekcji pruskiego konserwatora von Questa. Przeniesiona została jako zabytek przed budynek koszar batalionu Królewskiego Regimentu Grenadierów przy ulicy Hospitalstrasse, obecnie obrońców pokoju. Przeniesienie nastąpiło w 1869 roku. Rekonstrukcja oraz przeniesienie herbów nastąpiło w 1998 roku z zachowaniem oryginalnego pruskiego orła, co stanowi atrakcję turystyczną. Brama zamkowa, a właściwie obecnie wieża zamkowa, nadbudowana jest ośmiobocznym graniatosłupem zwieńczonym, zakończonym prostym daszkiem i z żelazną chorągiewką z datą 1584 rok. W wieży zamkowej znajdowała się jama pełniąca rolę lochu. Na wieży tej zamontowany był dzwon, który na pół godziny przed zamknięciem bram oznajmiał ich zamknięcie. Wieża zamkowa była wielokrotnie przebudowywana. W 1755 roku przy bramie zamkowej zlikwidowano most zwodzony i zasypano fosę. Dzwon zostaje zdjęty z wieży w 1838 roku podczas likwidacji bramy. Wtedy to pozostawiono tylko przejście celne, które wraz ze stanowiskiem strażników funkcjonowało do 1862 roku. Stanowiska strażników zniesiono dopiero w 1889 roku. W połowie XIX wieku zostaje przebudowywana i przystosowana do pełnienia funkcji wieży widokowej. Baszta zamkowa obecnie.
W dawnej części dawnych obwarowań zachowała się też Baszta Grodzka, dziś Burg Basztej. Baszta Grodzka w latach 30. Widok Baszty Grodzkiej obecnie, po renowacji i odbudowie. A ta sama Baszta Grodzka w latach 50. przed renowacją. Przy ulicy Długiej znajdowała się Brama Długa. Wieża bramna miała w przyziemiu średnicę około 7 metrów i grubość muru około 1 metr i 50 cm. W murze znajdowały się liczne otwory strzelnicze. Wejście do wieży znajdowało się na wysokości 8 metrów. Lokalizowana była przy wylocie ówczesnej ulicy Langstrasse. Brama Długa zostaje rozebrana w 1837 roku. Nie pozostaje po niej żaden ślad. Z miasta poprzez bramę zamkową, rzekę Kamienną, prowadziła droga na zamek. Zamek, który znajdował się na wzgórzu, które nosiło nazwę Hausberg. Pod koniec XIII wieku książę Bolko I Surowy wznosi w tym miejscu murowany zamek. W 1299 roku zamkiem zarządza wójt Hans von Schildau z Wojanowa, który uzyskał przywilej budowy młyna u stóp wzgórza. W 1423 roku nabywa go Konrad von Nimsch. Zamek zostaje wykupiony przez miasto w 1433 roku i zostaje zniszczony przez mieszczan. Widok zamku na tak zwanym Pucharze Jeleniogórskim. Puchar, który to został przekazany w 1361 roku przez Bolka II Świdnickiego jako przywilej założenia winiarni, która znajdowała się w ratuszu. Po zburzonym zamku zostaje tylko nazwa wzgórza, a pamięć o nim zachowała też brama zamkowa. Sam zamek był wielokrotnie przebudowywany i miał posiadać 3 pasy murów obronnych. Ślady prawdopodobnych obwarowań ziemnych pozostały do dziś. W 1911 roku na wzgórzu tym zostaje wybudowana wieża widokowa. W okresie międzywojennym w latach 30. na wzgórzu tym oprócz wieży widokowej powstaje restauracja, licznie odwiedzana przez mieszkańców oraz turystów. Było to w tym czasie bardzo modne miejsce spotkań towarzyskich. Widok z tarasu restauracji na panoramę miasta. Widok z tego samego miejsca obecnie. Po restauracji tej w obecnej chwili